kolejowa Warszawa Wesoła. Jesteśmy przy wjeździe na poligon przy stacji PKP Wesoła. Wjeżdżamy na poligon, żeby zobaczyć, jak wojskowi sami się stosują do zakazu wyrzucania śmieci, który mamy przed oczami. Zobaczyć, co oni nam tutaj zniszczyli. I to już powinien być za chwilę teren miejski. Ale tu się będą trzymać tutaj głównie nieco, aż do ten. Tu mamy drogę i to jest główny wjazd na wysypisko. Szczorę to jest kopi, a to takie błotnisko, to jest tam na piszczelni. Jest to zawartość kanalizacji warszawskiej z całym dobrodziejstwem ołowiu i kadłu. W ilości takich rzeczach jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Nie wolno gospodarować na wysypisku wedle norm Unii Europejskiej. Należy go utylizować, najlepiej by go było. To jest sam osad, to nie jest mieszanina osadowa, bo popiołowa. Nawet jeśli to jest tutaj trochę jest popiołu, no tyle co kot napłakał. Bo popiół to jest minerał, to jest coś twardego. To jest sam osad, nie mieszają nawet z popiołem, żeby troszeczkę to zneutralizować. Jak jest obsypywane tylko samym popiołem, to widać tutaj. Tak, to jest tak, to widać, są różne kolory. Nie, nie, tylko popiół jest na zewnątrz, a osad jest w środku. Widać? Nie, wszystko już widać. Widać już wszystko. Tak, to jest za mały, musimy być duże. To jest mata glonowa. To są silnice. Świadczy to o tym, że jest tutaj duża dawka fosforu, do tej wody się przedostaje z tamtego. Wtedy nad wszystkimi innymi roślinami biorą górę sinice, które potrafią sobie azot wykorzystać atmosferyczny, a brakuje im najbardziej fosforu. I wtedy potrafią zadusić wszystko, co żyje pod wodą. Przy okazji mocno zaszkodzić planktonowi. Jeszcze pewnie działa, bo jeszcze woda jest przejrzysta, ale pewnie niedługo, bo jak te sinice wyczerpią w którymś momencie fosfor z wody, to zaczną gnić, to wyczerpie tlen, będzie przeducha, tak jak ten pan tutaj mówił, ryby będą chodziły bardzo po powierzchni albo brzuchami do góry, jak źle pójdzie. Ale największy problem jest taki, że z tych odpadów ściekowych, nie mówię o popiołach, które tylko zasoną, ale z osadów ściekowych wydostaną się metale ciężkie, których tutaj jest dużo, w tych osadach ołów i kadm. Wydostawałoby się ich mniej, gdyby były mieszane z popiołami, ale one są tutaj wrzucane na przemian. Kubka szlamu z oczyszczalni, kubka popiołu szlam, tylko popioły, i to nic, przed niczym nie chroni. Truch myszy. Gdzie? O. Się zatruła. Nie wiem, czy się zatruła. Trudno powiedzieć. W normalnej sytuacji to raczej martwa mysz byłaby zjedzoną myszą.